30 stycznia miała miejsce prapremiera teledysku Moje Bemowo, w którym udział wzięli bemowscy seniorzy. Do pomocy w realizacji tego przedsięwzięcia włączyło się Bemowskie Centrum Kultury. Pani dyrektor, jaka była rola Bemowskiego Centrum Kultury w procesie tworzenia teledysku Moje Bemowo? Bemowskie Centrum Kultury nadzorowało ten projekt i tak naprawdę spinało go. Pracownicy Bemowskiego Centrum Kultury byli w kontakcie ze wszystkimi uczestnikami. Podpisaliśmy też umowę z realizatorem, z panią Moniką Grzybowską, która była reżyserem i autorem muzyki. Do tego też my znaleźliśmy choreografkę, panią Martynę Efir, która uczyła tańca naszych wspaniałych seniorów. Więc tak naprawdę my ten projekt spinaliśmy. A proszę powiedzieć właśnie, jak pani ocenia zaangażowanie wszystkich osób z Bemowskiego Centrum Kultury, ale też i seniorów w takim projekcie, bo jest on nietypowy, bo to takie trochę połączenie współczesności z takim z seniorami, czyli bardziej tutaj bym powiedziała, że to powinny być takie klimaty innej trochę muzyki. A tu się okazało, że jednak ta muzyka hip-hopowa łączy pokolenia. Tak, właśnie przewodnicząca Bemowskiej Rady Seniorów, pani Bożena Skudlarska, już w mailu zaznaczyła, że zgłasza się z nietypowym i szalonym pomysłem, że będzie to teledysk w stylu hip-hopowym. I właśnie to jest całe clue i cała tak naprawdę atrakcyjność tego pomysłu, że seniorzy nasi chcieli się sprawdzić w takim projekcie i po prostu ich zaangażowanie, ich otwartość, zaangażowanie, tak przede wszystkim, było czymś niesamowitym, nie wstydzili się, robili to całym sercem, jaką mieli przy tym radość i to jest najwspanialsze w tym projekcie. Jest Warszawie dzielnica, która ciągle mnie zachwyca. Tu jest mój dom. Jest pani pomysłodawczynią projektu związanego właśnie z teledyskiem Moje Bemowo. Proszę powiedzieć, skąd inicjatywa na powstanie tego typu przedsięwzięcia? Pomysł powstał podczas pierwszej gali konkursu literackiego dla seniorów o Srebrny Laur Bemowa. Tam zgłosiła się jedna z długoletnich mieszkanek, która napisała piękny wiersz o Bemowie. Wiersz, który pokazywał historię tej dzielnicy tak od zarania dziejów do współczesności. I przewodniczący jury, pan profesor Stanisław Górka, stwierdził, że ten wiersz ma takie rymy, żeby się go świetnie rapowało. I wtedy powstał ten szalony pomysł w mojej głowie, jak to wszyscy mówią, ponieważ o czymś takim myślałam od dawna. Historia powstania tego teledysku jest na pewno dłuższa jak sam teledysk, ale po pierwsze chciałam pokazać seniorom wszystkim, że trzeba wychodzić z tej strefy komfortu, robić rzeczy nieoczywiste, takie wychodzić przeciwko różnym wyzwaniom, że nie to, że się wstydzę, że to nie wypada, tylko robić takie rzeczy. To była jedna moja idea, którą chciałam zrealizować już dawno. Druga sprawa to było zaangażowanie ludzi młodych. Pokazać im, że tu są wasze korzenie, tu mieszkacie, tutaj urodziły się wasze dzieci, tutaj wychowujecie wnuki i dbajcie o to, to jest wasz dom. I dlatego bardzo się cieszę, że reżyserką była bardzo młoda osoba. Choreografka za głowę się łapała, jak zaczynaliśmy rapować. No i trzecia taka rzecz, która właśnie mnie natknęła, to było to, że może zainspirujemy innych seniorów z innych dzielnic do tego, żeby dbali o te swoje miejsca, w których mieszkają, gdzie mają domy. Przyznam, że bardzo dużo seniorów podjęło się tego wyzwania. No to było trudne, te ruchy takie na kolanach, bujanie się, takie nieoczywiste. Właśnie, czy nie było problemu, żeby zaangażować właśnie seniorów do tego projektu? Nie, ja muszę powiedzieć, że na wszystkie moje pomysły, jakkolwiek one by wyglądały z zewnątrz, bardzo dużo osób się zgłasza, natomiast no niestety później te próby trochę zweryfikowały tą grupę chętnych, zwłaszcza panowie okazali się tutaj płcią słabszą. Tylko jeden pan wytrwał do końca w naszych tańcach, bo to jest jednak bardzo obciążające. Próby były bardzo intensywne. Teledysk jest zrealizowany w takim dosyć wolnym tempie, taka była muzyka, natomiast próby były bardzo intensywne, takie hip-hopowe i te walki uliczne. Nie mieliśmy strojów odpowiednich, przeszukiwaliśmy
swoje szafy i swoich znajomych. Ja pożyczałam spodnie od syna, który ma 2 metry wzrostu, więc wyglądałam po prostu karykaturalnie. Ale tak to się odbywało. Ja też powiem tu trochę prywaty, że moi synowie, którzy obaj mieszkają na Bemowie, to tak trochę traktowali, w mojej ocenie, oni się tego boją stwierdzenia, tą dzielnicę jako sypialnię. Pracują gdzieś tam, mają swoje zajęcia gdzieś tam, a tu przyjeżdżali do tego. I tak naprawdę na początku to nawet się obawiałam, żeby im to pokazać. I też koledzy, którzy brali udział w tym teledysku, mówili, że bardzo długo nie pokazywali swoim rodzinom, swoim dzieciom, bo bali się, że powiedzą: mamo, co ty tam wyprawiasz, co ty się wygłupiasz. Ale później był bardzo pozytywny odbiór, że te dzieci były dumne z tych swoich rodziców. I to też, myślę, jest taka wartość dodana tego teledysku. Teledysk łączy pokolenia tutaj, jak się okazuje, bo też zostało użyte taki gatunek hip-hopowy. Zupełnie coś innego by się wydawało. Muzyka to jest coś, co jest ponadczasowe, co nie ma w zasadzie wieku. Jak się rodził hip-hop, no to my już byliśmy zupełnie na innym poziomie. To już jest różnica pokolenia naszych dzieci. Także mało kto w ogóle z seniorów kojarzył. Jak przychodziliśmy, trenerka nasza Martyna pokazywała nam te ruchy, to było to tak nieoczywiste, tak zupełnie sprzeczne z tym, co nas uczą na różnych kursach tańca tego współczesnego, że to było ogromne wyzwanie, ale właśnie takie było założenie. Róbmy coś, czego nigdy nie robiliśmy. Od generała Bema swoją nazwę wzięła, do zielonego Campinosu przygnęła. Przez lata puszcza dawała schronienie, rozległe pola dawały pożywienie. Jak długo trwały przygotowania do projektu? W sumie to nie były to przygotowania bardzo długie, a wynikało to stąd, że bardzo trudno było tak dużej grupie ludzi zsynchronizować kalendarze, żeby każdy miał w tym samym czasie wolne. Więc mieliśmy tak naprawdę 4 próby, jeżeli chodzi o taniec. Kolega nagrał tą melorecytację rapową w ciągu jednego spotkania z panią reżyser. Także były dosyć intensywne, bo próby były 2-3 godzinne. No ale to później pozwoliło nam jeszcze jeden dzień nagraniowy w przenikliwym zimnie. To też muszę powiedzieć, że pracownicy Bemowskiego Centrum Kultury dbali o to, żebyśmy nie zamarzli. Była herbatka, było takie zaplecze, które nam pozwoliło przetrwać te godziny. No myślę, mam nadzieję, że wszyscy z takim dużym poczuciem humoru przyjmą ten nasz teledysk i to przesłanie, które nam przyświecało, będzie też odbierane przez wszystkich. To na zakończenie jeszcze takie pytanie, czy jakiś projekt już jest w pani głowie, który niedługo się ukaże? Tak, kolega właśnie zawsze mówi, kolega, który tutaj recytował ten wiersz, że najbardziej w życiu to się boi nie żony, tylko moich pomysłów. Więc mam 2 pomysły, ale to chciałabym najpierw z panią dyrektor mówić, ponieważ one też są nieoczywiste, też są takie, które wymagają od pani dyrektor też dużej odwagi, bo zaangażować się w taki projekt nie jest łatwo. Także bardzo to doceniamy. Pani dyrektor też jest osobą młodą i dlatego widziałam po jej twarzy, ale ani mrugnięciem oka nie dała po sobie poznać, że powiedziała: ludzie, o czym wy w ogóle mówicie, o czym myślicie, tylko po prostu macie zielone światło, róbcie. Także zgłoszę się do pani dyrektor na pewno. Ja chciałabym zapytać, czy może pani zdradzić jakiś sekret, jeśli chodzi o ten projekt, bo na pewno wielu telewidzów będzie się zastanawiać, o co chodzi. No, projekt, powiem, jest z dziedziny filmowo-tanecznej również. Także natomiast no, troszeczkę jest inna formuła, inne zamierzenie, inne założenie, ale też jak wszystko, co robimy, bo to nie jest kwestia tylko tej zabawy chwilowej, tak, tego uśmiechu, który wzbudzamy. Zresztą bardzo jest pozytywny oddźwięk. Już mam nawet z zagranicy głosy rodziny, że bardzo fajnie, że w ogóle jak to fajnie zrobiliście, że szkoda, że u nas tak nie ma, że seniorzy tam tylko łokcie sobie na tych parapetach tam wygrzewają gdzieś. Więc myślę, że troszeczkę to jest inny, trochę w innym kierunku, ale też związane z tym, gdzie jesteśmy, to co robimy. Trochę taki kosmiczny, ale mam nadzieję, że nam się też uda.
tutaj Państwo poprzez swoje działanie pokazujecie innym seniorom, że też można w taki sposób ich aktywizować i siebie. No to jest największe wyzwanie moje jako przewodniczącej Rady Seniorów, żeby zaktywizować tych nieaktywnych, dlatego że cała masa ludzi, którzy są aktywni, którzy uczestniczą we wszystkich projektach, to są te same osoby. Natomiast cała masa ludzi, zwłaszcza po pandemii, pozostała w domach. Trudno ich przekonać do tego, żeby wyszli z tego domu, żeby się zaangażowali. Ale nam się to udaje, muszę powiedzieć, no nie takich, jakbyśmy chcieli, nie w takim zakresie, ale coraz więcej ludzi do nas, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, sportową, ale i tutaj też, bo jesteśmy pozytywni i takie przekonanie chyba panuje wśród seniorów, że warto zaryzykować, bo im się jakoś to tak wszystko kręci i udaje, także myślę, że te projekty właśnie tą integrację, bo to generalnie chodzi, żeby tą społeczność zintegrować. 30 tysięcy ludzi mieszka na Bemowie w wieku senioralnym, więc to już jest potężna grupa, która to wymaga, żeby zainwestować. Poza tym no, seniorzy teraz, jak wiadomo, mają coraz większy apetyt na życie. Duże wyzwanie dla służby zdrowia, dla opieki, więc też staramy się, żeby jak najdłużej zachowali tą sprawność umysłową i fizyczną. Bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź i życzę kolejnych, dalszych takich niesamowitych projektów i pomysłów. Dziękuję bardzo. Będziemy się starać. Dziękuję. Jest Warszawie dzielnica, która ciągle mnie zachwyca. Tu jest mój dom. Jest Warszawie dzielnica, która ciągle mnie zachwyca. Tu jest mój dom. Jest moja rola polegała na tym, że udzieliłem swojego głosu do rapu i do tekstu, prawda? No, chcę Państwu powiedzieć, że nie miałem kontaktu wcześniej w tej dziedzinie muzyki, raczej wokal taki normalny, typowy, natomiast no, projekt powstał w rapie, więc musiałem się do tego dostosować. No i jakoś nam poszło dobrze, bo pani Monika, która była, prawda, autorem muzyki do tego, wspólnie żeśmy nagrywali tutaj w ośrodku. No jeden praktycznie, no godzina i było po wszystkim, także te 3 minuty w porównaniu do tańca moich kolegów, to jest nieporównywalne w ogóle. Czyli szybko, ktoś się do pana zgłosił, czy to pan się zgłosił do realizacji? No tutaj pani przewodnicząca, prawda, autorka w ogóle pomysłu całego, no jak gdyby od razu przydzieliła mi tę rolę z racji tego, że ja pracuję głosem. 45 lat jestem nauczycielem, opowiadam dzieciom, żyję z głosu. W związku z tym no, ustaliła, że mój głos będzie dobry, będzie się nadawał. No i poprosiła mnie o to, więc nie było problemu. No. Jak pan ocenia tego typu przedsięwzięcia i właśnie połączenie też hip-hop z, no właśnie tutaj z Państwa taką działalnością? No bardzo dobrze. No, wydaje teraz, jak oglądam, no, widzimy, że to zdało egzamin, że wszyscy są zainteresowani. Już pani przewodnicząca mówi, że nawet za granicą już wchodzą ten teledysk. No robimy wszystko, żeby, prawda, no, pokazać, że seniorzy, prawda, tutaj jest ich 30 tysięcy, trzeba ich jakoś no, zaktywizować. Ja bardziej w naszej radzie zajmuję się sportem wspólnie z panią przewodniczącą, uczestniczymy w różnych, prawda, zawodach sportowych, olimpiadach, trenujemy. No a to był taki, no, dla mnie też wyzwanie po raz pierwszy, kiedy udzieliłem głosu, użyczyłem głosu do takiego przedsięwzięcia. Jest Warszawie dzielnica, która ciągle mnie zachwyca. Tu jest mój dom. Jest Warszawie dzielnica, która ciągle mnie zachwyca. Tu jest mój dom. Jest Warszawie dzielnica, która ciągle mnie zachwyca. Tu jest mój dom. Jest Warszawie dzielnica, która ciągle mnie zachwyca. To zapewne nie jedyna inicjatywa bemowskich seniorów, którzy wykazują się niezwykłą kreatywnością i chęcią do działania, a także próbowania swoich sił w różnych muzycznych stylach. Czekamy na dalsze interesujące projekty.